Krzysztof Krawczyk, Ada Rusowicz, Mira Kubasińska. Co ich łączy wspólnego? Śpiew ich łączy, ale ponadto żadne z nich nie żyje. Ale przede wszystkim wszyscy urodzili się tego samego dnia, 8 września. I nie tylko oni. O czym teraz? Kalendarium muzyczne siódemki. Siódemka. Polskie Radio w Kanadzie. A zaczynamy tego, że 8 września w 1944 roku urodziła się Mira Kubasińska. Poszłabym za tobą do samego nieba, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać. Mira Kubasińska, wokalistka bluesrockowej kapeli Breakout, żona Tadeusza Nalepy. Jej najlepsze lata to 60., bo w 70. występowała już solo, bez Nalepy, z mniejszym powodzeniem. Zmarła w 2005 roku. Nalepa przeżył ją o 1,5 roku. Tego samego dnia i roku, 1944, urodziła się w Wilnie Adrianna Rusowicz, inna wielka postać wczesnego polskiego big beatu. Hej dziewczyno, hej, jaki masz ten cel, że zawracasz mu głowę wciąż, przecież wiesz, że on ma już ciebie dość. Zresztą zły byłby z niego mąż, takich chłopców wielu jest. Wokalistka niebiesko-czarnych, żona Wojciecha Kordy, no i dodajmy koniecznie, że matka Ani Rusowicz. Ada zginęła w wypadku samochodowym, wracając z koncertu w noc sylwestrową 1 stycznia 91 roku. Mała Ania miała wtedy 7 lat. Są podobne i głosowo, i wizualnie. Krzysztof Krawczyk powinien był dzisiaj obchodzić swoje urodziny, ale on niestety śpiewa już w zupełnie innym chórze. Krzysztof Krawczyk, rocznik 46, obdarzony presleyowskim głosem, bawił nas przez ponad pół wieku. Tylko ziąb i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się. Można go było nie lubić, ale nie można go było nie cenić. Bo Krawczyk odnajdywał się w każdej muzyce, w każdej konwencji i ciągle reanimował tą swoją karierę, choć nie jeden już stawiał na nim krzyżyk. Krawczyk to dziesiątki płyt i setki nagrań. I to nie byle jakich, tylko najczęściej przebojowych, bo on potrafił to sprawić. Potrafił tego dokonać w tym swoim barytonem. Sięgasz po kieliszek wina, by uciec od codziennych trosk. Radością wspiera cię dziewczyna, uśmiecha się znów los. Nie miałeś w życiu wiele szczęścia, nie jeden spadł na ciebie cios. Były powroty i odejścia, lecz zawsze był ten ktoś. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino. Życie jest za krótkie, by miłości dać zginąć. Jak trzeba było, to Krzysztof Krawczyk śpiewał do kotleta w polskich klubach w Chicago, albo został dekarzem, obijał papą dachy. Przeżył poważny wypadek, stracił oko, ale nieustannie wracał na estradę. Ale też mocno eksponował swą wiarę katolicką w pewnym okresie, a na dodatek występował w Radiu Maryja na przykład. No to mainstream przestał jakby pamiętać o Krzysztofie Krawczyku wtedy. Chciałem być
marynarze. Chciałem mieć tatuaże. Raz zakończone, raz wygaszone kariery wielkich gwiazd w showbiznesie rzadko udają się na nowo. Odgrzewanie takich kotletów rzadko udaje się. Ale Krawczyk miał dużo uporu i dużo szczęścia, więc jemu udawało się to stale. Chciałem mieć pełne sale. Aż do dnia, kiedy wysiadło serce, płuca też, i zmarł. Wiele pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję. Najpierw przeszedł zakażenie koronawirusem, potem był już zaszczepiony i opuścił szpital. Osłabiony walką z koronawirusem oraz szeregiem innych chorób, z którymi się zmagał, tej walki już nie wygrał. Pół wieku bywałeś zawsze w drodze. Pół wieku bez Boga i z Bogiem. W wieku goniłeś piękne marzenia. Po wieku śpiewałeś, szukając spełnienia. Po wieku człowieku to dużo i mało. Po wieku człowieku czas jakby oszalał i pędzi przed siebie, aż trudno mu w biegu dotrzymać jest kroku. 1947 w stanie Ohio urodził się basista grupy Cars, Benjamin Orr, a właściwie Benjamin Orzechowski, bo miał polskie korzenie. Był basistą, ale też wyśpiewał kilka znanych przebojów zespołu Cars, takich jak ten. Benjamin Orr już nie żyje, w wieku 53 lat. Zabrał go rak. Września roku 50 umiera w Bejrucie Ordonka, albo Hanka Ordonówna. Maria Anna po mężu Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska, czyli Ordonka. Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. O! Piosenkarka, tancerka i aktorka, hrabina. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają. Ulubienica przedwojennej Warszawy. Do mej izby jakiś strach. A dlaczego Ordonka umarła akurat w Bejrucie? Bo najpierw Sowieci wywieźli ją do łagru w Uzbekistanie, ale stamtąd z armią Andersa ucieka właśnie do Bejrutu w Libanie. Wymaga intensywnego leczenia na gruźlicę, jednak mimo tego, że chorowała ciężko na gruźlicę, to zmarła na tyfus, zarażona przez męża, który pomagał uchodźcom podczas panowania epidemii tej choroby. Dopiero po 40 latach jej prochy przeniesiono na warszawskie Powązki. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. 8 września w 72 roku ukazał się 5. studyjny album grupy Mott the Hoople zatytułowany All the Young Dudes. Tytułowy jego utwór okazał się majstersztykiem. I nazwano go hymnem glam rocka.
Piosenkę skomponował sam David Bowie i ofiarował ją grupie Mott the Hoople, a ta zrobiła z niego arcydzieło. No ale teraz koniec tej listy przebojów dla oldboyów, bo nadchodzą idole kolejnego pokolenia. W 1979 pod Filadelfią przyszła na świat Alicia Moore, ale to nazwisko nic nam nie mówi, bo ona przybrała sobie przydomek Pink. A to już nam mówi wiele. Jej debiutancki album z roku 2000 okazał się podwójną platyną, sprzedała 100 milionów płyt, a jej najsilniejszą bronią jest charakterystyczny, chrapliwy głos i różne akrobacje na scenie. Miała olbrzymi wpływ na współczesną popkulturę. Pink dla wielu kobiet jest idolką, wiele kobiet identyfikuje się z nią. I jeszcze chwilka z szansonistką Pink, z piosenką, która nakłania do podejmowania ryzyka w miłości bez względu na konsekwencje. Ma to być, zdaniem artystki, balsam na rany serca i skuteczna maść na zerwania. Czy zastanawiasz się czasem, co u niego? I skąd nagle wszystko obróciło się w kłamstwa? Czasami myślę, że jest dużo lepiej nigdy nie pytać o to, dlaczego. Tam, gdzie pożądanie, tam będzie i płomień. A tam, gdzie płomień, ktoś musi się poparzyć. Ale to, że cię parzy, nie znaczy, że umrzesz. Więc wstań i próbuj, próbuj, próbuj. Musisz wstać i nie przestać próbować. Podnieś się i nie przestawaj próbować. Przechodzimy do roku 87. Rodzi się wtedy popularny raper Wiz Khalifa. Urodził się w rodzinie czarnych muzułmanów amerykańskich, a jednocześnie wojskowych. Obojga rodziców zatrudniała armia. Wiz Khalifa zaczął śpiewać wcześniej, jeszcze w podstawówce. Dzisiaj jest gwiazdą światowego formatu. Stać go wydać 10 tysięcy miesięcznie na marihuanę, do czego przyznał się w jednym z wywiadów. Z dumą się przyznał, nie ze skruchą. Mamy tu jeszcze ciekawostkę muzyczną, bo Wiz Khalifa wykorzystał w jednym z nagrań sampling z polskiej piosenki zespołu Kram. Zespołu zapomnianego kompletnie, chyba z Łodzi. Ten sampling słyszymy teraz zapętlony w tle tej piosenki. Nie mam pojęcia, czy muzycy z Kramu wiedzą o tym, czy dostali za to jakąś kasę. Pewnie nie. On a documentary shit, I shock the nation. Muhammad Ali shit, like I boxed in Vegas. When it come to beef shit, nigga, I'm the greatest. I knew I was next the night they shot Pac in Vegas. I ain't a killer, but don't push me. I see a bitch looking. To był Wiz Khalifa w duecie z innym raperem Game'em, a w tle polski zespół Kram. A teraz już 8 września 1989 roku.
Urodził się wtedy Avicii, słynny szwedzki DJ i producent muzyczny, zmarły po samobójstwie w roku 2018 w wieku 28 lat. Mimo młodego wieku dorobił się statusu i multimilionera, i supergwiazdy. Jako DJ zarabiał na mega kasowych koncertach. Mega kasowych, mega masowych również. Bo dzisiaj DJ-e zarabiają. Majątek najbogatszego Calvina Harrisa wycenia się na 300 milionów. Avicii zaczął od remiksów, ale z czasem zaczął też również samodzielnie pisać muzykę. Na przykład jego Wake Me Up niespodziewanie stało się numerem 1 na niezliczonej ilości list przebojów, ale głównie w Europie. Tym nagraniem zamykamy kalendarz. When I'm wiser and I'm older, all this time.